Witam na moim kanale, mam na imię Vita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam mój dzień. Witajcie kochani, witam Was w Dniu Dziecka. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, Wam i Waszym dzieciom. I Wam też, bo myślę, że w każdym z nas, mimo że my wyrastamy, nadal zostajemy dziećmi dla naszych rodziców, nadal gdzieś w nas jest ta dziecięca część, i którą uważam, że trzeba pielęgnować i nie zawsze trzeba być takim poważnym, dorosłym, że trzeba czasem wracać do tych czasów dzieciństwa, powygłupiać się, wyluzować, i ja uważam, że każdy dorosły powinien też celebrować ten Dzień Dziecka, taką część dzieciństwa w sobie. Dzisiaj, tak jak już wiecie, no i mówię, tutaj jest 1 czerwiec, a jutro jest 2. Jutro jest dla mnie takim dniem szczególnym, bo są moje urodziny. Dlatego dzisiaj będę robiła ciasto. Nie będzie to tort, ale to będzie takie ciasto budyniowo-truskawkowo-jogurtowe. Nie wiem, czy podawać Wam przepis tak naprawdę na to ciasto, bo ono jest bardzo, bardzo zmodyfikowane pod warunki tureckie, bo wielu rzeczy tutaj nie ma. Na przykład nie było tutaj żelatyny. Nie wiem, czy ona teraz jest do kupienia, ale tak naprawdę w każdym markecie tureckim nie da się kupić żelatyny. Nie wiem, jak ktoś mnie ogląda i potrafi tutaj w Turcji kupić żelatynę, dajcie mi znać, bo ja nie potrafię jej tutaj odnaleźć. No może dlatego, że Turcy, no nie wiem, czy może używają jakiejś roślinnej żelatyny czy coś, no bo tej takiej, jak my mamy u nas, takiej tutaj nie ma. Więc będę robiła ciasto, no i zobaczycie, co to będzie za ciasto. A jutro imprezy dużej nie będzie, będzie po prostu tak bardzo rodzinnie, bardzo w małym gronie. No ale nie wiem, może jutro zrobimy live'a, jeszcze nie wiem. Może zamiast jutrzejszego filmu będzie live, taka mała impreza urodzinowa na żywo. Dajcie znać, czy byście chcieli uczestniczyć, no, w takiej imprezie, byśmy porozmawiali, bo też już coraz więcej Was tutaj jest i chciałabym też Was poznać. Więc zabieram się teraz za robienie ciasta i widzimy się później. Te truskawki teraz wstawiam do piekarnika i upiekę je. Tak przygotowane ciasteczka lądują teraz w lodówce. Truskawki już się upiekły, tutaj puściły sok. Piekę je, bo są wtedy bardziej aromatyczne i teraz muszę je zmiksować, rozdrobnić, tak, żeby były takie drobniutkie, żeby taka papka mi się zrobiła z tych truskawek. Jeszcze jak piekłam, dodałam delikatnie cukru.
Teraz będę kolejne piętro ciasta robiło. Będzie to budyń truskawkowy, ale tutaj według przepisu jest 750 ml mleka. Ja dodam troszeczkę tylko mleka i zamiast mleka wezmę moje truskawki, więc taki budyń będzie modyfikowany pode mnie, czyli gotowy, ale dodam, on wychodzi z tymi moimi truskawkami dużo smaczniejszy, dużo bardziej taki aromatyczny, no i takie składniki na mój wymyślony budyń. Znowu ciasto ląduje w lodówce do zastygnięcia. Ostatnią warstwę mego ciasta będę robiła z takiego siuzme jogurt. To jest taki dość taki gęsty, tłusty jogurt. I do niego dodam creme chantilly. To jest nasza bita śmietanka. Będzie delikatnie słodszy niż jest. Ta kwaskowość tego jogurtu zostanie. No ale razem z tą bitą śmietanką ten jogurt zastygnie i będzie ta konsystencja, której potrzebuję. Ciasto ponownie ląduje w lodówce. Ciasto moje jest gotowe. Jutro tylko pięknie je ozdobię świeżymi truskawkami z ryneczku. I tyle można będzie już jeść. Tak w zasadzie ono już za parę godzin będzie gotowe, ale nie chcę dawać na nie te wczorajsze truskawki, bo jutro już nie będą wyglądały dobrze, puszczą sok, więc no nieładnie to będzie. Więc ciasto gotowe zobaczycie już jutro. Nie wiem, czy warto dawać przepis, jak widzieliście. To jest taka mieszanka wszystkiego i dostosowane do tych warunków. Tak naprawdę już nawet nie pamiętam, jak to ciasto wyglądało w oryginale, bo ja od zawsze robię je w taki sposób. No i tyle, kochani. Będę chyba tutaj się żegnała. Dzisiaj taki domowy, kulinarny vlog z moim ciastem urodzinowym. A teraz mamy super pogodę i zanim jeszcze słońce nie zaszło, uciekam na krótki spacerek i może tak na koniec pokażę Wam dzisiejsze morze, bo z balkonu wygląda super, ma piękne fale, ma piękny kolor. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało z bliska. No a ja Wam życzę miłego wieczoru, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!